Tyś, mieliśmy ponoć zobaczyć jakiś port, w którym będą łodzie za miliony dolarów. To miało być gdzieś tutaj, stary. Ej, no zobacz. Właśnie. Ej, to będzie to? To jest to, Tyś, to jest to. Idziemy sprawdzić, okay, o co tutaj chodzi. Wysiądźmy. Ej, zobacz te łodzie. Ale, no widzę, ej, ale zobacz, to jakiś motor też ładny, taki fioletowy. No, ale stary, zobacz. Tutaj jest jakaś pierwsza łódź, jakaś... sprawdźmy. Ona jest jakaś biedacka. Właśnie, ona jest taka słaba, taka, no nie wiem, nie podoba mi się, szczerze. Ona wygląda, jakby tonęła. Musimy jej pomóc, stary. O nie, faktycznie, czekaj, mamy wiadro jakieś. Tutaj, czekaj, patrz, jakaś skrzyneczka jest. O, i w skrzyneczce mamy jakąś gąbkę, mieczyk i beton. No to co, naprawiamy tą łódkę. Ona jest chyba za 1 dolar. A podobno mamy tam jakieś większe łódki za nawet 5 milionów dolarów. Może jest też łódź jakaś za 100 milionów. Okej, patrz, naprawiłem tutaj. Musimy jeszcze naprawić w środku. Naprawię jeszcze w środku. Gdzie jest dziura? Ej, tutaj, ja też tutaj widzę dziurę. Dobra, naprawiłem tą dziurę. Idę dalej sprawdzić w takim razie z przodu. Dobra. Gdzie jest dziura? Gdzie jest dziura? W tym miejscu. O, naprawiona dziura. Stary, wydaje mi się, że pierwszy został naprawiony. W takim razie co? Ej, no to... Łódka, stary, naprawiona. To co? Płyniemy tą łódką teraz do tej droższej. Dawaj. Za 1000 dolarów. Uwaga. Mamy nowe produkty na Voyage Shop. Jest to bidon oraz śniadaniówka. Bidon posiada niesamowity wzór, ale oprócz tego również kozacką funkcjonalność, która pozwala wam otworzyć go jednym kliknięciem. Patrzcie na to. Klik i możecie już z niego korzystać. Dzięki temu ta przekozacka technologia pozwala wam zawsze zachować otwór do picia w czystości. A zamknięcie bidonu jest tak samo proste jak jego otwarcie. Wystarczy tylko zrobić tak. Proste. W środku bidona znajduje się słomka, która ułatwi wam dostęp do picia, nawet jeżeli macie go naprawdę mało. Nowy produkt to również śniadaniówka, którą możecie schować swoje ulubione jedzenie i zabrać na przykład do szkoły, na piknik, czy gdziekolwiek tylko chcecie. Ma naprawdę sporo miejsca, jest łatwa do czyszczenia, można ją myć spokojnie w zmywarce i proste zamknięcie. Proste i szczelne, ponieważ naprawdę nie puszcza. Te dwa produkty są dostępne w zestawie w promocyjnej cenie. Także wejdźcie na voyanshop.pl i sprawdźcie. O! O! You've been boarded, kill the zombies. Okej, jesteśmy na łodzi za 1000 dolarów i teraz mamy rozwalić jakieś zombiaki. O, tutaj są zombiaki! Rozwalaj je! Szybko! Rozwalam! Łapkę, niestety. Chodź tu. O nie, on już utopiony zostanie. Dobra. On się zamienił w utopca chyba. Udało się, więc chodźmy do starej kolejnej łódki. O, jesteśmy na łódce za 100 tysięcy dolarów teraz. Ej, ale zobacz, jak ona wygląda, jaki ma spoiler fajny. Taki szybki. Mamy zadanie na tej łodzi, aby znaleźć jakieś coś do nawigacji. Nawigacji? Tak, jakąś rzecz do nawigacji. Tylko ja nie wiem za bardzo, gdzie ona może być. Może jest gdzieś pod łódką. Sprawdziłem, pod łódką nie ma. Ej, no jak za 100 tysięcy dolarów, to naprawdę ta łódka wygląda całkiem nieźle. Zobacz, no ten spoiler, ty jest naprawdę mocny. No to tu jest jakaś antena chyba, która pioruny to tak pochłania, nie? Sprawdzam, stary, wszędzie. Czy jest gdzieś to coś do nawigacji? Musimy to znaleźć, żeby dostać się do kolejnej łodzi. Gdzie to może być? Czy to nie jest tu? Co to może być? To nie jest to? No właśnie spróbuj, może to będzie to. Nie wiem, halo, halo. Halo, czy to jest to? Navigation? Bij to, bij to, bij to! Czy to działa? Dobra. Chyba, może to już naprawiliśmy? Mam to. Ja jestem nawigacją. A, no to chodź, chodźmy do kolejnej łodzi. To jest przycisk do przeteleportowania na łódź. Łódź za... What? Co ty gadasz? Co to jest za łódź? Za chyba milion dolarów to jest łódź. Ej, ale czekaj, ona wygląda bardzo dziwnie, jakby taka... To jest łódź za milion dolarów i można tutaj sobie popływać jet ski. Łódź się kręcę. Ej, to wygląda jak jacht taki już wielki, ogromny. Chciałbym taki mieć w sumie. Dawaj, sprawdzamy, co jest w środku w tym jachcie. O, ja, patrz, mam swoją tutaj miejscówkę do spania, a ty masz swoją. No ja mam swoją, tylko nie mam łóżka. Nie masz łóżka. Ej, to jest do pływania. Ale jeszcze nie wciskaj tego przycisku, bo musimy pobawić się troszkę na jet ski. O, ci kręcę, patrz. Musimy przejechać przez te tutaj... diamentowe ringi. Okej. Okay. Ej, udało mi się. Okej, dostałem diamenty i przeteleportowało mnie tu. Czekaj, czy ty masz jakieś jedzonko przy sobie? Właśnie nie mam chyba nic. Ej, co tam złeś? My jesteśmy na nowej łodzi w ogóle. Widzisz to? Ej,
Ej, patrz, to tu jest jedzenie przecież, tu jest full jedzenia. Poka. Zobacz, kadłubie, trzeba tam wejść po prostu. Ej, dawaj. Faktycznie, zobaczcie, ile tutaj jest jedzenia. My po prostu wszystko sobie moje, pojechaliśmy, jetski nas przeteleportowało do nowego miejsca, w którym jest masa jedzonka. Ty, czuję się teraz naprawdę na jachcie, jak na wakacjach. Ile ciasteczek tutaj jest w środku? O, ciasteczko! Widzę, jak każda jedna łapka w górę to jedno ciasteczko dla was, więc zostawcie łapeczkę w górę, a ja sobie właśnie teraz wcinam. Ej, fajnie być na jachcie za milion dolarów. Zobacz, tutaj mega są nawet fajnie rzeczy ze złota. Ej, ale patrz, właśnie, jakie tam są jachty! To są te jachty? Statki takie. Tak, one są właśnie za te miliardy dolarów już, nie miliony, miliardy. Dobra, sprawdźmy, czy coś jeszcze tutaj jest. Wydaje mi się, że już wszystko, ale zabiorę sobie jeszcze jedzonko na wszelki wypadek. A zobacz, co mi się tu podoba, że tutaj masz taki mur ze złota, to jest wszystko w złocie w ogóle. On jest naprawdę drogi, ten jetski. Ej, czekaj, ja mogę zejść tutaj na dół? Mogę. A co to jest? To jest kotwica. Gdzie kotwica? Patrz, to jest, no to jest kotwica chyba, nie? Ale ładnie wygląda, tak. Ej, na złotym łańcuchu. To są stery? Stery, pokaż gdzie. Ej, możliwe. Dobra, stary, chodź, ja chcę zobaczyć, jak wygląda jak za 100 dawaj milionów dolarów. Dawaj, wciskam przycisk. O, dzień dobry. Siema. Decorate below desk the yacht with the blocks and items in the chest. Okej, to jest jacht za chyba 100 milionów dolarów. Mamy podobno go wydekorować na dole, bo takie jest właśnie zadanie, które nam dali. Patrzcie, no jest całkiem spory ten jacht, muszę przyznać. Tutaj zmieściłaby się cała imprezka jakaś, co nie? Ej, robimy imprezkę na jachcie, Toid. Dawaj, robimy, ale najpierw musimy go dobrze przystosować. Sprawdźmy w takim razie, co jest dobra tutaj. O, mamy ciacho. Ptyś, to ciacho. To jest moje ciacho. To ja jestem. Dobre ciacho. Jestem kucharzem ogólnie. Chodźmy sprawdzić w takim razie, co znajduje się tutaj w tej skrzyni. Mamy tutaj... O, meble! Dobra, co to za weź itemy? Dawaj, meble, żółte meble to i wszystkie te tutaj przedmioty i musimy dobrze udekorować ten cały budynek. Chodźmy dobra, na dół. Dobra. O ja, no faktycznie tutaj jest pusto i brzydko, więc trzeba to ładnie faktycznie udekorować. Gdzie co można postawić? Mi się wydaje, że tutaj ładnie będzie pasowało łóżeczko. Tutaj jedno, dobra, tutaj drugie. Tutaj, to tutaj drugie, a ja mam jeszcze dwa żółte. To ja postawię jeszcze jedno. Jedno, może postawię na górze. Patrz, będzie ktoś spał na górze tutaj. Może, może się da. Postawię teraz tutaj do śpiewania, do grania. Lampy. O, właśnie lampy, stary, tutaj lampy, bo tutaj jest ciemno, ptyś. Zobacz. Właśnie, to jest mega ciemno. Ej, to zrobimy te lampy. O, jak kozacko. Dam tutaj ja muzyczkę z kolei. Mam diamenty, to diamenty trzeba będzie wsadzić gdzieś... Gdzieś tutaj dam takie ładne wykończenie diamentami, spójrzcie. Co? Ale będzie bogato teraz. Tak, i mogę już puścić nawet tutaj muzyczkę, patrz, elu. Dawaj, puszczaj. Leci jakaś muzyczka, wiśniowe drzwi, co? Dostałem jakieś drzwiczki, czy ja mogę je postawić tu? Tak, i teraz czekaj, patrz to. Zrób diamentowe wyjść. Okej, to ma sens. Ej, tutaj też drzwi postaw, tu, no, a ja dam... Dobrze, a w tamtym miejscu, ale spokojnie, mam kilo, zobacz. Dobra. I możesz postawić. O, i zobacz, mamy lampę i ładnie. Nice, kolejne bloki dźwiękowe mega jeszcze mamy, to można je postawić jeszcze tutaj takie stereo tutaj zrobić. Miejsce ze stereo. Okej, tego już nie chcemy słuchać, dziękuję bardzo. Skrzyneczki czy mamy jakieś, to by się przydało. Ej, ja no, nie mam, niestety. Przecież każdy jacht musi mieć dobre tutaj stery, więc stół kartograficzny postawimy go tutaj. Jeszcze tu możemy jakąś drabinkę. Gdzie może być drabinka? Czy tutaj są jakieś zapasy? Nie wiem, ale brzydko to wygląda tak. Zabuduje to. Może bardziej czy coś. Ej, coś z tego może wypadać. No ciekawe, dobra, no sprawdzę, czy coś jeszcze da się tutaj. O, tutaj postawię tak. O, ładnie. O, ej, to jest dobry pomysł, bardzo. Ładnie to wygląda, co nie? No tak to wygląda najgorzej w sumie. Przyzwoicie. Tego nie chcemy. Okej, cyk, cyk, cyk. Ej, no super! Wow! Dobra, słuchaj, wydaje mi się, że ładnie to udekorowaliśmy. Chodźmy na ten bogatszy jacht jeszcze. Jestem ciekaw, co będzie na tym droższym jachcie. Okej, klikamy na 3-4. 3-4! This boat. O ja! O kurcze, to jest moja ulubiona na stówę. Build up the button to go to the. Okej, 500 milionów dolarów! Ile? 500 milionów dolarów ta łódź. O! O, zobacz, jaka ta łódź jest ogromna. Ona będzie za miliardów. Za miliard na stówę. Dobra, sprawdźmy, co jest w tej skrzynce. O, okej. Mamy deski. Weźmy sobie na pół te deski.
Weź dobra. Sobie też i sprawdźmy, co my mamy w takim razie zrobić. Dalej mamy jedzonko jakieś, ale sprawdźmy. To jest ciemno w ogóle. Mam koksa! Znalazłem koksa. Co masz koksa w ogóle? Tutaj był. Możesz sobie jedzonko wziąć. No? Nie no, jedzonko to ja mam dużo, ale koksa bym przygarnął, jakbyś jak go znalazł. 500 milionów to naprawdę bogata. Ej, stary, to ma własny basen jacuzzi, na jachcie! Jacuzzi, ja tu ej, tak, jacuzzi, a nie basen, ej, faktycznie. Jacuzzi, nie? Jo, też! Masakra. Ja saunę jeszcze fajne. Chcę znaleźć. Czekaj, chodźmy sprawdzić, czy w środku jest sauna. Jeśli tak, to to jest naprawdę to mega na bogaty być. Basen. No, pewnie tak, chodźmy. Tutaj dawaj, są schody. Dzień dobry. Okej. Okay. Tutaj ej, są... Nie ma, ole! Jacuzzi? Ole itemki! Ole itemy! Zobacz, jak tutaj też są. Ole! A co to jest? Fragment to jest płyty? Fragment płyty? Dziwne. Dziwne. Tak, ale a, tak samo mówimy. Zobacz, założyłem to. Wezmę sobie ej, jeszcze kuszę i strzały, na wszelki wypadek. Dobra. Dobra. Chodźmy w takim razie jeszcze wyżej, chyba że gdzieś tutaj jest ten klucz do kolejnego przejścia. Właśnie, może jest gdzieś tutaj. Ej, tutaj widzę skrzynię kolejną. I co tam masz? Jakieś coś do kraftowania. Ognista kula? Dawaj, strzelę z ognistej kuli, ale to na zewnątrz, muszę wejść na górę. Jestem na górze i uwaga. Nie, nie da się tam ognistą ej, kulą strzelać. Nie da się, byś musiał mieć, nie wiem, jakąś wyrzutnię czy coś. Ty, gdzie jest ten przycisk, który my mamy kliknąć? A, musimy wejść na samą, samiutką górę. Tutaj podobno coś jest, dobra. Odbudujmy aha. się. I okay, czekaj, to się buduje. Tak, tutaj jest przycisk, stary! Ja idę do ciebie, już szybko się buduje tylko. I się w ogóle okazało, że ta łódź nie jest warta 500 milionów. Teraz dopiero idziemy do łodzi wartej 500 milionów. Co ty gadasz? O! Co to zrobiłeś? I czemu to zrobiłeś specjalnie? Ty, strzeliłem cię. Au! Dobra, co? Klikamy co? Na 500 milionów. What? Czy to jest helikopter? Ej, ja myślałem, że on z widza, to jest serio chyba helikopter. To jest helikopter, bo what? Helikopter, czerwony helikopter. Dywan tutaj jest. I to dla mnie, to dla mnie, to... ej, tu creeper, patrz. Boś jak co? Ej, faktycznie, ej, tutaj, co nie? tu się dzieje, Mordo? Ej, tutaj... Mordo. To mega. Mógłby być jacht wycieczkowy, on jest tak ogromny. Czy my naprawdę możemy helikopterem latać? Tak, patrz, wystarczy, że teraz przelecimy przez te łuki diamentowe. Jak on się w ogóle od boku prezentuje, ten jacht? Ja nie mogę! To jest ten ogromny jacht! To jest ten, który patrzyliśmy na niego? Chyba, ale możliwe w sumie, chyba że możliwe, jest jeszcze że gdzieś tak. większy. Ej, to jest ciekawe. Dobra, weźmy stary ten helikopter. Ej, to, ale uważaj, uważaj, bo ja widziałem rekina pod nami, normalnie pływały rekiny. Prawdziwego rekina? Co jest? O! O! Latam helikopterem! Halo! Ratunku! Dobra, muszę polecieć przez to, dobra, przelecieałem przez pierwszy diamentowy ring i lecę przez drugi. Okej, a nie! Okay, jest! Przeleciałem masz. Przez drugi. Gdzie jest jeszcze jakiś? Gdzie jest? Gdzie jest? Na dole. O, widzę, dobra, to muszę go w niego trafić. Trafiłem w niego i jeszcze tego tutaj muszę trafić. Jeszcze tego tutaj, uwaga. Dawaj, trafiaj. Jest! O, jesteśmy! O, trafiliśmy! O kurczę, Tojcik, to jest chyba moje nowe zajęcie. Blum, blum. Ej, to jest basen do pływania! Stary, podobno to jest jacht za 750 milionów dolarów! Ej, a to jest ciepła woda podgrzewana taka, fajnie. Ale on jest ogromny, ty! Jakie mamy teraz zadanie? Na pewno jakieś nam dali. Gdzieś się podobno woda wylewa i jakiś Nolan jest uwięziony w jakimś miejscu. Musimy pójść go uratować. Chodźmy. Ej, dobra, dawaj szybko na dół, może gdzieś jakoś pójdziemy, co? Ojejku, co tutaj jest? Dobra, mam pełno gąbek, ale nie wiem, czy my chcemy tam wpaść. Dobra, musimy uratować koniecznie tego Nolana całego. Gdzie on może być? Dobra. Jakie dziwne tutaj to wszystko. Dobra, chyba trzeba zejść tam na dół faktycznie. Zobacz, tutaj, chyba tutaj trzeba. Coś. Ile masz gąbek? 40, zobacz. Eś. No to super, starczy. Dobra, ratujemy! Ja nie mogę, wszędzie jest woda! To nie damy rady, jak tutaj tak to wygląda. Gdzie jest... O, widzę Nolana! Zobacz, tam jest Nolan! Gdzie jest Nolan? Tam! Idziemy go ratować! Nolan, nadchodzimy! Okej. Spokojnie, Nolan! Będziesz zdrow! Będziesz zdrow jak rybka w wodzie! O, dobra. Tu jest, dobra, faktycznie. Tak, idę już po niego. O, ale to jest ciężko się przedostać. Okej. Nolan! Hejka! Uratowaliśmy cię! Ej, co jest? Wow! Udało się! Aha! Udało się, uratowaliśmy Nolana. To jest łódka za miliard dolarów?
Co? The things you can buy from the custom boat crew trades. Można od nich kupować rzeczy, stary. Ej, co ty gadasz, jak to? What? Od niej też? Faktycznie. Od niej można, stary, kupować submarine. Możemy pływać pod wodą. Ale zobacz, ile tu jest emeraldów jeszcze. O, jesteśmy bogaci, ptyś! I jesteśmy na łodzi za miliard dolarów. Ja kupuję od tej tutaj laski, bo ona miała najlepsze oferty. Albo czekaj, sprawdzę jeszcze, co ci tutaj to dają. Nie, oni nic ciekawego nie dają, ale ona ma najlepsze rzeczy. Submarine, kupuję to i będę mógł teraz pływać. Co jest? Jet ski kupuję, no jasne, że kupuję jet ski. Jeszcze mogę co kupić? Aqua jetpack? Jetpack pod wodą? Dobra, poka... Yo! Wow! Jak ty latasz? Nie wiem, właśnie nie umiem tym latać. Dobra, ja biorę też te rzeczy, w takim razie i lecę je przetestować. Czekaj, czy ja to mam założyć na siebie? Nie. Ujdź, jestem pod wodą. O! O! Press sneak to exit, okej. Okay. Latam! Jak to działa tu? To na wakacjach takie są coś, takie woda się... Po wodzie można, tak? Tak! Aaaa, wpadłem do wody i nie zadziałało, stary. Ty tylko uważaj na rekiny, uważaj na rekiny. Au, 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 dobra, latam. Wow, tak wygląda ta łódź. Za miliard dolarów, widzowie. Ale jeszcze mamy do przetestowania submarine, którym możemy pływać po wodzie. A raczej pod wodą i sprawdzić, czy coś znajduje się pod spodem. Nie sądziłem, że kiedyś, ptyś, tak się dorobimy, że będzie nas stać na jacht za miliard. Tam jest nawet helikopter też. Yo. I to szybko idę, tam biegnę. Ja jestem w środku. A to jest jeden z tych jachtów, na którym byliśmy też. Patrz, lol, on też prezentuje się pięknie. Tak, dobra, czas normalnie teraz sobie założyć. O, czekaj, submarine zrobić. O, i wejść do środka. Stary, pływam pod wodą. Zazdro, i też bym chciał, ale weź tam rybki podziwiaj, bo tam pewnie jakieś ryby fajne są. Właśnie patrzę, co tutaj jest, czy ja mogę iść wyżej? A znajdź rekina jakiegoś, ja ci mówię, rekina. O nie, wyszedłem, o nie, to coś mnie atakuje akurat. Chodzę do środka, o. Nie rekin, to pewnie i mogę oddychać pod spodem tutaj, nice. Czy ja mogę stąd wyjść na powierzchnię wyżej? Nie wiem, czy to się da, widzowie, chyba otknąłem. Chyba otknąłem, będę na zawsze pod wodą. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.